za innej perspektywy. To by było to. Zacznę od tego, że ja miałem bardzo szczególne doświadczenie, które w momencie się wprowadzałem. Z różnych przyczyn. Ale zależnie z tych to chyba to najważniejsze doświadczenie zawodowe w moim życiu. Nie wiem, czy ma to sytuacja, że w momencie temu dostałem telefon w sprawie takiej, że bym się nie zaangażował trochę w organizowanie szczytu NATO w Warszawie. Franko, z dojdziemy do tego do Intermarium bardzo szybko. Ja bym mógł bardzo długo w ogóle polemizować, czyli to dopowiadać te różne rzeczy, ale chcę... Dobrze, będę mówił głośniej. Chcę to ująć w takiej perspektywie współczesnej, bardzo geopolitycznej. Ale oczywiście się zgodziłem. Szczyt NATO w Polsce pewnie będzie kolejny za 50 parę lat, jeżeli w ogóle będzie. Wyzwanie niesamowite, okoliczności, przygody, że tak się wyrażę, rozumiem, wojny na Krymie, na Ukrainie, no takie, że presja jest bardzo duża. Ja do tego w 2014 roku powołuję taki artykuł, gdzie cytowałem Intermarium w wersji angielskiej, poczytałem amerykańskiej w swojej pracy, bo ono było właśnie w Międzymorzu, bo dostałem prośbę od moich absolwentów, którzy wyemigrowali do Hiszpanii, Rosjanina i Ukrainki zresztą, ale ten do Rosjanin to dużo bardziej jest Polak, rozumiem, pierwszy Rzeczypospolitej niż Rosjanin współczesny putinowski. Czy bym chciał, że ten temat nie napisał, bo napisałem taki tekst o Intermarium, o bitwie pod Warną, to wojna na Ukrainie. No więc zgodziłem się na szczyt na to. I to mówię, niesamowite doświadczenie, które troszkę trwa w dalszym ciągu, bo teraz została implementacja postanowień. W toku różnych rzeczy, które tam się działy, rozmawiania na temat tej usunięcia obecności, bo jest tam to w Polsce, innych rzeczy, wywiady polsko-litewsko-ukraińskie z Lubina i też innych takich aspektów, pojawia się ta myśl, że jeżeli cała awantura, wśród której teraz jesteśmy, się tak kończy szczęśliwie, to trzeba będzie jakoś podziękować Władimirowi Putinowi za to, że odbudował tę Intermarium. Dlatego, że wreszcie w ostatnich miesiącach, może nawet trochę więcej miesiącach, może w ostatnich latach, bo ja też się spotkałem wcześniej, jeżdżąc na konferencje naukowe w regionie, zaczęła się pojawiać to uczucie tożsamości. Zresztą znaczenie znacznie szersze niż tylko pierwsza Rzeczpospolita. Chodzi wręcz o, jak powiedział, Rzeczpospolitą, jak Gdańską w takim stanie, nawet przed Rzeczpospolitą jeszcze. Czy w sensie monarchię Gdańską, w takim sensie, jak to chciał tytuł królewski Władysława Warmińczyka, albo taka mapa jest, którymi krajami rządzili Jagiellonowie w drugiej połowie XV wieku i tam chodzi, że właściwie ta ten obszar Jagielloński to było od Bałtyku do Adriatyku po Morze Czarne. Więc to Intermarium jest nawet szersze współcześnie takie, które się zaczyna pojawiać. I oczywiście ten czynnik strachu i tej traumatycznej przeszłości i tego zła, które wyrządziły oba socjalistyczno-komunistyczne totalitaryzmy, czyli jej czerwony i brązowy, jest wszystkim bardzo silny. Ale zaczynają grać też czym pewne inne elementy. Okazuje się, że tych wspólnych wartości typowych dla naszego regionu jest znacznie więcej. One nie zawsze się przebijają. Może nie wszyscy jeszcze się podzielają, ale jest ten wspólny element, o którym wszyscy wiedzą. I on w najdziwniejszych momentach zaczyna mieć praktyczną manifestację. Ja teraz takie parę przypadków powiem. Oczywiście to nie ma wielkiego znaczenia geopolitycznego. Mam nadzieję, że jeszcze w porównaniu z tymi rozrywkami może tego świata, którzy piątki przysłają w tej wiecie. Ale potencjalnie może mieć, jeśli będziemy umieli tę naszą troskę i nasze pewne poglądy wyartykułować na zewnątrz, jeśli się w tym całkowicie zgadza. No wszyscy mniej więcej wiedzą, że plusy szczyt NATO są postanowienia, że będzie przesunięcie, bo będzie obecność zachodnich aliantów w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Ale co jest ciekawe, jak się spojrzy na to, jaka poza tymi głównymi państwami, które wezmą na siebie ciężar odstraszania, po to, żeby Rosja wiedziała, że jak zacznie konflikt z Europą, to będzie konflikt z Wielką Brytanią, z Kanadą, z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi z miejsca. Jeśli zobaczymy, jakie kraje się to zaangażowały i jakie kraje wysyłają mniejsze, takie wspierające kontyngenty do tych oddziałów, które mam nadzieję w przyszłym roku się już ukonstytuują, to nagle zobaczymy, że Rumunii chcą wspierać wzmocnienie obecności w Polsce, a my będziemy wspierać Rumunii. Że my prowadzimy misję air policing, czyli zapewnienia bezpieczeństwa w powietrzu nad państwami bałtyckimi i nad Rumunią i Bułgarią. Że jest też to polsko-ukraińska brygada w Lwowie i przy wszystkich dyskusjach dotyczących historii na poziomie takim współczesnym jest pewne jakby zrozumienie, chociaż oczywiście no nie jest łatwo z nacjonalizmem ukraińskim, ale
powiedzmy na poziomie takim ostatecznym jest, bardzo duże nieporozumienie, że my będziemy też obecni na Łotwie, gdzie będziemy wspierać Holandijczyków. Ale będą też Słowenii spróbować wcześniej w różnych wariantach. Że pierwszym tworem politycznym, międzynarodowym, który zdecydował o wysłaniu wojska i uzbrojoną amunicją do państw bałtyckich, była grupa Wyszehradzka. Memorandum Ministrów Obrony Grupy Wyszehradzkiej z maja tego roku. Pojawia się to, co Amerykanie nazywają window of opportunity. Unikalna okazja na to, żeby spróbować to zmaterializować. To trzeba zrobić mądrze, ponieważ świadomość historii i mało tego, jak wspomniałem tutaj przez autora, kryzys migracyjny, to jest dokładnie ta sama historia. Kto pierwszy zareagował w sposób elementarny, zdroworozsądkowy na to? I był już zdecydowany po formie presji międzynarodowej przez parę miesięcy, dopóki tam przyjrzał, mieli, że jednak nie mamy racji. Grupa Wyszehradzka po raz kolejny. Gdzie też mamy swoje głosy, na przykład na tle polityki energetycznej, czy Węgrzy na pewno zawsze grają te same drużynie, co my. Wolą swoje pomysły i tak dalej. Ale co do zasady? Co do zasady? Na nim się okazuje, że jest potężny rezerwuar. Trochę zdrowego rozsądku, trochę realizmu politycznego, trochę może stosunkowo krótkotrwałego terroru poprawności politycznej, który zdążył już Zachód w dużej mierze przeprawić nas jeszcze nie do końca. Że te elementy wspólne po prostu są. I to czasami wystarczy podróżować po regionie szeroko rozumianym, żeby te elementy znaleźć. Duża część tego jest w tej książce, nie będę tych znaków, które są na terytorium dawnej, pierwszej Rzeczypospolitej obecnej, bo to w książce sobie Państwo spokojnie przeczytałem, znają. Tych elementów wspólnej historii jest całkiem sporo. Wciąż od tej dawnej nieszczęsnej, która wprawdzie była klęską, ale gdyby zobaczyć, jak to jest pamiętne, pamięć, to bym chciał, żeby nasze zwycięstwo były tak pamiętne, jak nasza klęska, jako regionu jest bardzo pamiętna. Nie wiem, czy ktoś miał okazję być kiedyś w Polsce, bo byłeś Pawła Wojczyka. Ja pamiętam wtedy, pracowałem przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych i straszliwie mnie, przypadałem się pomocy zresztą, zajmując się zlemami czegoś, co się ten, co dziś nazywa dyplomacją historyczną. I tam była niestety taka sytuacja, bo zobaczyłem zaniedbane mauzoleum polskiego króla w mieście, w którym każdy wie, kim był Władysław Wawrzynczyk, gdzie główna ulica jest aleja Władysława Wawrzynczyka, gdzie był Władysław Wawrzynczyk pana i wszyscy wiedzą, kto był zagrożeniem. Z przyzorowym zainteresowaniem ówczesnym, no, bardzo wielki polskiej dyplomacji, jestem ciekaw, czy go się od tamtych porozumienił. Mówiąc krótko, tak patrząc czysto do politycznie, patrząc na to, gdzie jest współcześnie, jak mamy teraz, jest szansa, żeby ten twór, to nie będzie proste, w jakiś sposób się postworzył i odgrywał dużą rolę. To nie jest przypadek, że to Amerykanie w dużej mierze postawili na tą usuniętą obecność NATO, która ma ewentualnie tutaj wzmocnić sojusz w tej części Europy, ponieważ widzieli, że w dużej mierze sami się zainteresowaliśmy własnym obszarem. Pod wpływem książki, które noszą w dużym stopniu też, ja się zgadzam. Ja widziałem książkę pan Bielski tam dawno temu. I to prezentuje. Ale jeżeli my sami nie uwierzymy w to, że możemy stworzyć alternatywę stabilną w regionie,